Rząd zaplanował referendum, które odbędzie się razem z terminem wyborów do Sejmu i Senatu, czyli 15 października bieżącego roku. Dzisiaj, 11 sierpnia, prezes PiS Jarosław Kaczyński ujawnił, jak brzmi pierwsze referendalne pytanie. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Poseł na Sejm Wojciech Saługa nie ma wątpliwości, że to manipulacja. PiS, mam wrażenie, już naprawdę uwierzył, że ludzie to idioci i te pytanie pierwsze, które padło, czy jesteś za prywatyzacją spółek Skarbu Państwa, skąd ten temat? Temat znikąd, absolutnie temat pod wybory, wymyślony kompletnie. Będą teraz wmawiać Polakom, że Platforma chce wyprzedać kraj, tak wmawiają, że chcieliśmy sprzedać lasy. Na razie to oni wyrzynają lasy, my je chronimy i podobnie było z przedsiębiorstwami. Absolutnie temat zastępczy. Dla nas prawdziwym referendum będą wybory i to będą wybory, czy Polacy chcą w Polsce drożyzny, czy chcą nepotyzmu, czy chcą tego złodziejstwa, tego rozpleniania się tych ludzi PiS-u i zagrabiających publiczne pieniądze, czy chcą Polski w Unii Europejskiej, czy chcą Polski przyjaznej dla kobiet, czy chcą legalnej aborcji, czy chcą in vitro. O tym są wybory. Natomiast te tematy referendalne, one będą tylko służyć, żeby prowadzić jakąś nagonkę, kampanię, wmawiać Polakom, że wszystko to odpowiadają Niemcy, wina Tuska i tak dalej. Znamy te tematy, ale tak naprawdę, żeby prowadzić kampanię wyborczą bez limitów, ponieważ referenda to zupełnie inne finansowanie, nie tak jak w wyborach, są limity na kandydata, na partię. Tu referenda można prowadzić bez limitu, spodziewamy się zaangażowania, zresztą to już widać, całego aparatu rządowego, spółek Skarbu Państwa, różnych fundacji, fundacyjek finansowanych przez PiS, właśnie idących w tym kierunku, żeby obrzydzać opozycję Polakom i powoli to ma coraz mniej wspólnego z demokracją. Kolejne trzy pytania będą ujawnione przez PiS w następnych dniach, to jest 12, 13 i 14 sierpnia.